obfitość Bożego Narodzenia, kiedy mamy świadomość, że obchodzimy to te urodziny największego, najważniejszego solenizanta Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby zbawić człowieka. Przyjął naszą ludzką naturę. Od tego momentu człowiek już nigdy nie jest sam. Zawsze jest z nim Jezus Chrystus. Prośmy, aby pozostał z nami na całe życie. Polecajmy dzisiaj w czasie tej mszy świętej naszych bliskich, całą naszą wspólnotę parafialną, w szczególny sposób intencje dzisiejszej Eucharystii, polecając zmarłych Bolesława Lewandowską, Bogdana Łowackiego. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie sprawować tę Eucharystię. Synu Bożym, który rodząc się z Marii Dziewicy, stał się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie, Syn Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Oto słowo Boże. Amen.
nas na żywo i o czym tam Pan oznajmił. Udaliśmy też z pośpiechem i znaleźli Marię Józefa i Józefa, leżące w żłobie. Gdy ludzie opowiedzieli o tym, co zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to usłyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wystawiając Boga za wszystko, co usłyszeli i widzieli, jak mi to było powiedziane. Oto słowo Pańskie. Coraz bardziej skuteczne. Co to znaczy, prezydencie siostry?
To znaczy, że Bóg ma wkroczyć w nasze życie z taką mocą, tak jak mówimy w czasie mszy świętej, bo to jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. Bóg jest potężny. Ma wkroczyć w nasze życie ze swoim miłosierdziem, abyśmy, tak jak głoszą te napisy tutaj na naszym kościele, abyśmy stali się miłosierni, jak sam Bóg jest miłosierny. Ponieważ jeżeli ma się umocnić nasza wiara, to mówi papież po to, aby rzeczywiście ona stała się owocna, abyśmy rzeczywiście dali świadectwo coraz bardziej skuteczne, tak aby innym przyciągnąć do Boga, tych, którzy nie są z Bogiem i z ludźmi pogodzeni. Sami zdajcie sobie sprawę, że świat wyglądał inaczej. Inaczej by wyglądał wiara w naszym ojczyźnie, gdyby wśród ludzi wierzących umocniła się wiara, że jedni drugim dawaliby świadectwo miłosierdzia. I dlatego, drodzy bracia i siostry, papież mówi, że możemy dostąpić odpustu, że jeżeli przyjmiemy tę łaskę, dokonamy refleksji nad tym miłosierdziem, żeby się zastanowić głęboko, co ono oznacza, do czego nam ten rok jest potrzebny, to mówi wtedy, także pod Świętymi Warunkami, kiedy jesteśmy łaską święcający, przystąpimy do Komunii Świętej, modlimy się w intencjach, których modli się Ojciec Święty, że wtedy możemy dostąpić odpustu, że także możecie dostąpić i każdy z nas, kiedy dokonujemy uczynków miłosierdzia. Przypomnę Wam, bo Kościół przez wszystkie wieki o tym mówi. Pan Jezus pierwszy powiedział, byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie, byłem chory, przyszliście do mnie. I dlatego Kościół formuje w katechizmie uczynki miłosierdzia, co do ciała i duszy. Dlaczego Wam chcę je przypomnieć? Ponieważ mówi papież tak, że gdy wykonacie jeden z tych uczynków, dostąpicie odpustu zupełnego. Wyobraźcie sobie, kiedy zaciągamy winę z powodu naszych grzechów, kiedy dokonamy uczynków miłosierdzia, możemy dostąpić odpustu. Dlatego przypomnę Wam te uczynki miłosierdzia najpierw względem ciała. Głodny nakarmić, spragniony napoić, nagi przyodzieć, podróżnych w domu przyjąć, więźniów pocieszyć, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać i co do duszy, grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszyć, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Drodzy bracia i siostry, jaka szansa przed nami. Kiedy wypełniamy te uczynki miłosierdzia, Bóg okazuje miłosierdzie Tobie i mnie. Dlatego naprawdę warto w tym roku skorzystać z tej wielkiej szansy. Także, jak wiecie, dostępują tego miłosierdzia i chorzy, gdy przystępują do sakramentu i więźniowie, i matki, które dokonały może zniszczenia życia. Dlatego pamiętajcie, że ta łaska z wielką mocą ujawniła się, gdy przyszedł Chrystus na świat. Ale ujawnia się każdego dnia, kiedy tylko tego pragniemy, kiedy otwieramy swoje serce na jej działanie. Wszechmogący Boże, Ty na uroczystość przyjmij z upodobaniem ofiarę, przez którą dokonało się nasze pojednanie z Tobą i sprawę wznoszę się do Ciebie jako doskonałe uwielbienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan zbawi i znowu
Na nabożeństwo.
Państwo przy żłóbku o godzinie 14:30. Żłóbek w tym roku jest w kaplicy Matki Bożej. Bardzo dobrze, ponieważ to ta sama Matka Boża. Zachęcamy także do udziału w Eucharystii w czasie oktawy Narodzenia Pańskiego. Pragniemy też podziękować wszystkim, którzy pomogli przygotować i rok jubileuszowy, i te napisy umieścić na kościele, także ozdobę przed kościołem i w kościele. Dziękujemy także urzędom, instytucjom oraz osobom prywatnym za nadesłane życzenia. Wszystkim składamy serdeczne uwzględnienie. A wszystkim parafianom i gościom życzymy obfitości Was od Bożej dziedziny. Niech Syn Boży napełni nasze rodziny i serca darem miłości i pokoju, który przynosi całemu światu. Niech trwają one w nas każdego dnia naszego życia. Zmarły Kazimiera Krajewska zamieszkała w Lubawie przy ulicy Gdańskiej lat 100. Pogrzeb w poniedziałek 28 grudnia o godzinie 11 msza święta we Farze i złożenie ciała na cmentarzu Pana Szpanie. Wieczny odpoczynek raczył dać Panie. Dusze wszystkich biednych zmarłych przez nieskończone miłosierdzie Boże nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Chciałbym się załączyć z Nowego Miasta, który będzie sprawował Leszka Lewandowskiego, który będzie sprawował funkcję kapelana sióstr i kapelana szpitala świętego Jerzego. Serdecznie witamy go w naszym parafii. Już dzisiaj widzieliście. Pomaga nam także. Także bardzo serdecznie witamy i życzymy wszystkiego dobrego, szczególnie w stanictwie naszej lipskiej Pani. I na koniec mam taką małą niespodziankę, ponieważ nasz seminarzysta ma sługę, takie pismo, w którym znajdują się wszystkie uczynki miłosierdzia, które Wam dzisiaj przytoczyłem. I co do duszy, i co do ciała. Tak, jeżeli nie chcecie szukać gdzieś tego, a wiedzieć z powodu pełnienia jakichś dobrych uczynków, co do ciała, jak już możecie od pusty zyskiwać, to najlepiej nabyć dzisiaj takie pismo. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dobrych świąt, miłej atmosfery rodzinnej. A teraz przyjmijcie błogosławieństwo. Dobry. Przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata i przez Jego narodzenie napełnił światłem ten najświętszy dzień. Niech oddali od Was ciemności grzechu i oświeci Wasze serca światłem łaski. Amen. Bóg, który posłał aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, niech napełni Wasze dusze swoją radością i uczyni Was głosicielami Ewangelii. Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, niech Wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, abyście się stali uczestnikami społeczności świętych w niebie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmocny.